Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Wasz Soul Voice, dziękuję wszystkim za łapki w górę oraz za subskrypcję. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o naturalnej wodzie leczniczej, która nazywa się wodą Jana. Ci, którzy słyszeli, będzie miło, jak jeszcze raz posłuchają. Ci, którzy natomiast o niej nie słyszeli, mam nadzieję, że się dowiedzą i być może kupią taką wodę, która z pewnością im pomoże. Otóż kochani, cóż to jest ta woda Jana? Generalnie ta woda Jana pochodzi ze zdroju Jana, usytuowanego u podnóża północnej części góry parkowej w Krynicy Zdrój. Krynica Zdrój, kochani, to piękna, malownicza okolica. Na polanie Janówka. To właśnie tutaj w połowie, kochani, XX wieku pracownik kąpielowy Jan Bojanowski odkrył kilkanaście wypływów wód leczniczych, z których trzy ujęte zostały w tak zwany zdrój, właśnie nazwany zdrój Jana, dzięki staraniom w ogóle dr Henryka Ebersa. No cóż, cóż to jest ta, kochani, woda? Hiposomatyczna szczawa, mówią o niej. Jan w ogóle jest silnie hiposomatyczną, kochani, szczawą wodorowęglanowo-wapniową z zawartością chlorków i bardzo moczopędną, idealną, kochani, w leczeniu kamicy nerkowej. Stosowana również jest w leczeniu innych schorzeń nerek i dróg moczowych oraz, powiedziałabym, miażdżycy i cukrzycy. W połączeniu oczywiście z wodą Zuber może czynić nawet cuda. Wydatnie obniża, moi drodzy, poziom cholesterolu i cukru we krwi, co jest bardzo znaczące. Rozpuszczone, kochani, w wodzie składniki mineralne podane do picia biorą udział w gospodarce wolnoelektrolitowej. Woda Jana uwalnia od kamieni nerkowych i w ogóle zapobiega ich powstawaniu, więc jeśli macie takowe problemy lub ktoś w Waszej rodzinie, pomyślcie o zakupie tej cudownej wody Jana, która z pewnością również Wam pomoże w tej przypadłości. Cóż jeszcze? Urolodzy w ogóle ustalili, moi drodzy, że podawanie wody Jana wyraźnie potęguje wydalanie z moczem soli wapnia, fosforanów i magnezu. Podstawowych, kochani, budulców kamieni nerkowych właśnie. Ma bardzo ta woda silne działanie moczopędne. Woda wypłukuje, powiedziałabym, złogi i przeciwdziała zakażeniom dróg moczowych oraz nawrotowi tak zwanej właśnie kamicy. Woda Jana z Krynicy Zdrój wpływa zarówno na obniżenie poziomu glukozy, jak i podniesienie poziomu potasu, kochani, i wapnia w surowicy krwi. A jakie ma zastosowanie ta cudowna woda? Otóż ta cudowna woda ma zastosowanie w krenoterapii w celu leczenia chorób np. nerek, dróg moczowych, cukrzycy, otyłości, nadczynności tarczycy, kochani, i osteoporozy, gdyby ktoś nie wiedział. W inhalacyjnych w ogóle płukankach w celu leczenia również ma zastosowanie, przede wszystkim w przewlekłych nieżytach alergicznych górnych dróg oddechowych, paradontozy, kochani, i jeszcze zanikowego nieżytu śluzówek. No cóż, naprawdę mega. Zalecane w ogóle dawkowanie takiej wody polega na tym, że w leczeniu w ogóle ściśle według wskazań oczywiście lekarza, trzeba mieć to na uwadze, profilaktycznie to powiedziałabym około 500-700 ml, w indywidualnych przypadkach może i więcej. Trzy razy dziennie, 30-45 minut przed, kochani, posiłkiem, co jest bardzo ważne, i należy ją pić powolutku, czyli pomału, małymi łyczkami, o temperaturze takiej, jaką posiada na wpływie, no powiedzmy, w jakiej można ją pić normalnie, gdyż jej w ogóle ogrzanie może skutkować utratą wielu właściwości biochemicznych, dlatego należy ją pić taka, jaka jest, czyli w takiej normalnej temperaturze pokojowej. W ogóle jeszcze z powodu wytrącania się w ogóle niektórych składników mineralnych, dlatego nie należy tej wody po prostu podgrzewać.
Jest ona sprzedawana w butelkach czy też w kartonikach i tak jak kupimy, tak pijemy. Wodymiana w ogóle można stosować jeszcze w połączeniu z wodą Zuber, która jest też bardzo dobra w stosunku 1:1, czyli 100 ml powiedziałabym na 100 ml. W leczeniu na przykład nieżytów nadkwaśnych oraz tego typu podobnych nieżytów możemy używać jej stosunkowo 1:3, czyli 100 ml na przykład wody Zuber i 50 ml wody Jana. Tak też jest wskazane. W schorzeniach na przykład pęcherza żółciowego, wątroby, kochani, trzustki i przemiany materii również. Celem w ogóle zmniejszenia zawartości, kochani, dwutlenku węgla w tej wodzie, mieszankę wód Zuber i Jan pijemy lekko podgrzewaną w łaźni wodnej, około 40 stopni, tak jest preferowane. W ten sposób unikniemy podrażenia po prostu śluzówki i wzmożenia działania żółciopędnego, powiedziałabym, i żółciotwórczego. Osad w tej wodzie jest zjawiskiem po prostu naturalnym, więc tutaj nie macie się co stresować, bo będzie do zauważenia. Na godzinę przed w ogóle piciem nie należy, kochani, spożywać surowych owoców, jest to bardzo istotne, oraz warzyw. Myślę, że to tak w takim króciutkim skrócie. No nic, podstawą tej wody przede wszystkim jest zwalczanie kamienicy nerkowej oraz również pomoc w zwalczaniu miażdżycy. Dlatego uważam, że ta woda jest naprawdę fenomenalna. Przede wszystkim dla wielu osób, które mają już z tym problemy. Cóż jeszcze mogę dodać, kochani? Woda jada korzystnie wpływa na przemianę materii, co jest bardzo ważne i chciałabym to w szczególności podkreślić. Jest to szczególnie istotne, bowiem w przypadku dny moczanowej, kochani, i w jednej z postaci kamnic. Istotną jeszcze przyczyną choroby jest bowiem wytworzenie kwasu moczowego, i czasami u niektórych osób niestety się przytrafia. A woda Jana obniża, kochani, poziom glukozy, jak wspominałam, podnosi poziom potasu i wapnia, co jest bardzo ważne w surownicy krwi. I co bardzo istotne, ma silne działanie alkalizujące, czyli zapobiegające powstawaniu właśnie kamicy szczawianowej. O, tak. Szczególnie jest przydatna dla osób, które właśnie mają z takimi kamieniami w nereczkach problem. Cóż jeszcze? Woda Jana, kochani, to wspaniała kuracja pooperacyjna przede wszystkim, po przejściu na przykład operacji usunięcia przede wszystkim kamieni nerkowych, bo tu jest fenomenalna. Wskazana jest również do kuracji wodą mineralną. Kuracja w ogóle pitna powinna się, kochani, odbywać w nieprzekraczającym czasie 6 tygodni po jakimśkolwiek waszym zabiegu. Więc tak jest najlepiej, wtedy ta woda po prostu najlepiej działa i najbardziej pomaga. No cóż, dawkowanie, jak wspomniałam, 3 razy dziennie, jedna szklanka wody delikatnie podgrzanej lub temperaturze pokojowej, koło pół godziny przed posiłkiem. Na godzinę przed piciem nie należy spożywać warzyw i owoców, to jeszcze raz podkreślam. Cóż mogę dodać? Chciałabym Wam tą wodę serdecznie polecić, ponieważ ja przed laty, mając problemy z kamicą nerkową, stosowałam tą wodę osobiście i dla mnie się naprawdę sprawdziła, bardzo mi pomogła. Urodziłam niestety spore kamyki, wycierpiałam się wtedy w szpitalu nieźle, ale myślę, że dzięki tej wodzie pozbyłam się ich szybciej i prawdopodobnie moje cierpienia były trochę chociaż skrócone. Jeszcze bym dodała, że główne składniki mineralne tej wody to kationy wapniowy, magnezowy i zdaje się sodowy, tak. I aniony wodorowęglanowy, siarczanowy, kochani, i chlorkowy, tak. I chlorkowy również. No cóż, ogólna zawartość składników i minerałów to aż 587,70 mg na litr, moi drodzy. To z takich wskazówek i ciekawostek, a jeśli chodzi o aniony wodorowęglanowy, na przykład to 329,50, a chlorkowy 51,50, a siarczanowy aż
39,75. No cóż, całkiem nieźle. Jeśli chodzi o kationy, to wapniowy, który ta woda zawiera, to jest 103,30. Magnezowy 16,70. Sodowy, kochani, 15,76. No i potasowy 1,60. To tyle, co mogę z takich ciekawostek Wam o tej wodzie powiedzieć. No, przede wszystkim jest to woda niegazowana, kochani, i lecznicza. W większości jest pakowana w takich dużych 5-litrowych, przynajmniej ja kupowałam w takich 5-litrowych butelkach albo kartonach. Pochodzi, tak jak powiedziałam, ze Zdroju, podnóża Pięknej Góry Parkowej w Krynicy Zdrój, także pozdrawiamy wszystkich, czy też ja pozdrawiam serdecznie Krynicę Zdrój, która ma właśnie tą cudowną leczniczą wodę Jana, hiposomatyczną, szczawową, wodorowo-węglanowo-wapniową. Wow, udało mi się wszystko zapamiętać, z zawartością, kochani, chlorków. No cóż, przez to, że jest bardzo moczopędna, to właśnie pobudza te kamyczki, które gdzieś tam nam się usadawiają w niedobrych miejscach i one pomału, pomału wychodzą. Także wiem coś na ten temat, przeżyłam to osobiście i szczerze mówiąc nikomu nie życzę, bo ból jest straszny. Prawdopodobnie rodzenie tego kamienia, które akurat ja przechodziłam, bolało tak mocno, kiedyś mi lekarz powiedział, jak przy porodzie, przy rodzeniu dzieci, ten taki potężny ból, który przechodzą wszystkie kobiety, które urodziły, to wiedzą. No cóż, nie mogę tego powiedzieć sama, bo nie rodziłam jeszcze dzieci, ale urodziłam kamienie, więc o tym mogę powiedzieć, że było ciężko. No nie było, kochani, łatwo, ale myślę, że dzięki tej wodzie po prostu szybciej to zrobiłam i mniej się męczyłam. Także ktoś mi wtedy podpowiedział, że taka woda lecznicza istnieje i to było cudowne. Także dzisiaj chciałabym Wam przekazać tą wiadomość, że jest taka cudowna woda, woda Jana, jeszcze raz podkreślam, którą możecie kupić albo w sklepach internetowych, może być również na eBay, może i na Allegro. Zobaczcie po prostu i sprawdźcie, a najlepiej poszukajcie, zostawię Wam linki na stronie producenta w Krynicy Zdrój. Na pewno będzie można zakupić taką wodę. Myślę, że nie będzie problemu z jakąkolwiek przesyłką do Was, lub może w Waszych miastach po prostu jakiś sklepik już będzie miał tą wodę, czy farmacja na przykład, zapytać w aptece też również można. No cóż, mineralna woda lecznicza z Krynicy Zdrój Jana. Polecam serdecznie, oczywiście nie jako reklamę, ale jako ważną informację, którą chciałabym się z Wami podzielić, ponieważ nie współpracuję z tą firmą. Wszystko, o czym opowiadam, przeszłam na własnej skórze, sprawdziłam, lub moi znajomi, dlatego po prostu chciałabym, żeby ta informacja poszła w świat. Kto jeszcze nie wie, to już wie, a kto wiedział, to po prostu może sobie o tej wodzie przypomniał i również ją kupi od czasu do czasu. W smaku jest, no, nie najlepsza, powiem, ale nie ma tragedii. No. Jednym słowem, oczywiście, że nie smakuje jak lody waniliowe, czy też truskawki, ale dacie radę wypić, no powiem tak. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które borykają się właśnie z tymi problemami, jak miażdżyca, kamica nerkowa, dna moczanowa, także serdecznie Wam polecam, spróbujcie, przetestujcie, napiszcie, może komuś akurat się przyda ta rada. Uściski, jak zawsze przesyłam dużo pozytywnej energii z pozdrowieniami dla każdego z Was i życzę Wam wszystkim dużo zdrówka, bo zdrowie jest niestety najważniejsze. Jak nie mamy zdrowia, to po prostu nic nam się nie chce, a jak mamy zdrowie, to jesteśmy radośni, serdeczni wobec innych osób i przekazujemy dużo pozytywnej energii. I to jest właśnie ta nasza moc, którą Wy również macie w sobie jako ludzie żyjący na naszej planecie Ziemi. Uściski, całuję, pozdrawiam, polecam wodę Jana, bądźcie zdrowi, trzymajcie się, cześć!